Cztery pory roku, cztery różne trasy i szereg biegaczy, którzy także w 2022 roku uczestniczyli w projekcie pod nazwą Krośnieńska Zadycha. Choć druga edycja Zadychy zakończyła się w marcu, to w tym tygodniu biegacze, spacerowicze, jednym słowem uczestnicy Krośnieńskiej Zadychy spotkali się w centrum rekreacyjnym, by podsumować zmagania i wymienić się doświadczeniami z tras. Każdy etap ukończyło około 40 osób, także jest to świetny wynik, który przerósł moje oczekiwania, gdzie założenia Zadychy były takie, żeby się ruszyć w okresie pandemicznym, a to już trwa kolejny rok. Krośnieńska Zadycha 2022 zakończyła się w roku 2023. Drugi rok Zadychy za nami przeciągnął się do 2023 roku z racji tego, że zima w większości jest w roku następnym, a ten tydzień przed świętami to raczej przygotowania do świąt nowego roku niż bieganie. Dlatego też kończyliśmy w 2023 roku. Ci, którzy ukończyli swoje etapy krośnieńskiej Zadychy, będą mogli liczyć na rabat podczas tegorocznej krośnieńskiej dziesiątki. Że wszyscy, którzy zaliczyli komplet, w tym roku będą mieli połowę kwoty bonusa w postaci połowy kwoty wpisowego na krośnieńską dziesiątkę. Równie ważną kwestią dla uczestników Zadychy było pytanie o to, czy inicjatywa będzie kontynuowana. Spytaliśmy więc u samego źródła, czyli u organizatorów. Gdzie w głowie pomysły są, myślę, że zmienimy już formułę. Nie będzie czterech etapów, będzie to wyglądało inaczej. Nad tym wszystkim jeszcze sobie pracuję, więcej szczegółów wkrótce.